Fundacja na rzecz Kultury Waliska i Muzeum Kamienicy przedstawiają Usłysz Krochmalną, opowieść o warszawskiej żydowskiej ulicy. Scenariusz i głosy Franciszek Bojańczyk i Piotr Humel. Tłumaczenie tekstów Anna Szyba. Słuchowisko powstało dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. To była, jak sobie tak myślę o przedwojennej Warszawie żydowskiej, jedna z najbardziej znanych jej ulic, prawda? Prawda, to była ulica, o której pisał chociażby Singer, jeden z najsłynniejszych żydowskich pisarzy, który żył tutaj zaraz obok. No właśnie, Singer kiedyś w Stanach, jak już był, napisał, że jak patrzy na inne ulice na świecie, to zawsze patrzy na nie z perspektywy krochmalnej. Tak, to była jedna z najbardziej charakterystycznych przedwojennych żydowskich ulic, pełna sklepów, pełna warsztatów, pełna domów modlitwy, pełna handlu, ale pełna też domów publicznych. No właśnie, jak Singer opisywał Krochmalną, te miejsca, gdzie mieszkał na Krochmalnej 10-12, to mówił, że ta ulica była wypełniona ludzkim znojem, opisywał te straszne warunki w kamienicach i myślę, że to była taka ulica, która pokazywała z jednej strony, jak barwna i pełna życia była ta ulica, ale z drugiej strony, jak trudno się tutaj mieszkało. Trudno się mieszkało, ale jednak to był świat, który był światem mieszkańców i mieszkanek tej ulicy, który oni tworzyli razem i w którym czuli się jak u siebie. No a dzisiaj słychać krzyki dzieci z placu zabaw, słychać psy, wrony, bo tu już nie ma Krochmalnej. Już nie ma Krochmalnej, to jest ulica, która, tak jak wiele przedwojennych żydowskich ulic, należała do getta i w tym getcie funkcjonowała. Później została starta z powierzchni ziemi właściwie podczas Powstania Warszawskiego. Na jej śladzie, tu gdzie teraz jesteśmy, powstał park, Park Mirowski. Ciche, miłe miejsce, popularne wśród mieszkańców osiedla za Żelazną Bramą, które mijamy. Nie ma tu już kamienicy Krochmalna 10 i 12 Singera. Jest dużo ławek, dużo starszych ludzi. Zupełnie inne miasto. Zupełnie inne miasto. Może troszkę mogą nam przypominać tą przedwojenną Warszawę, hale mirowskie, które w tej chwili mijamy przecież po prawej. Dopiero jakbyśmy doszli do Alei Jana Pawła, powojennej już arterii, i przekroczyli ją na drugą stronę, tam moglibyśmy odkryć ten odcinek Krochmalnej, który wciąż istnieje. No i my to właśnie robimy. My zbieramy kawałki tej dawnej, przedwojennej Krochmalnej, otwieramy przedwojenne jidyszowe gazety, szukamy opisów i wspomnień ludzi i w ten sposób chcemy, składając te wszystkie iskry, usłyszeć Krochmalną. Chcemy usłyszeć tą jedną z najsłynniejszych żydowskich ulic Warszawy. Tak, i żeby to zrobić, przeniesiemy się w czasie. Przeniesiemy się w czasie o 100, a może 120, czy nawet 130 lat na plac Żelaznej Bramy i tamtejsze targowisko. Stojąc u podnóża pomnika Kościuszki, na środku zwykle cichego i pustawego placu Żelaznej Bramy, trudno sobie wyobrazić, że 150 lat temu było to jedno z najgłośniejszych i najbardziej zatłoczonych miejsc w Warszawie. Jedyną pozostałością dawnej zabudowy jest wyróżniający się monumentalną kolumnadą Pałac Lubomirskich, zresztą po wojnie obrócony o 74 stopnie względem swej pierwotnej osi. W miejscu XIX-wiecznych kamienic wyrosły niczym transatlantyki potężne bloki osiedla za Żelazną Bramą. Nie zmieniła się jedynie nazwa placu, odwołująca się do dawnych wrót pobliskiego Ogrodu Saskiego. Wrót stanowiących niegdyś granicę pomiędzy eleganckim salonem Warszawy i światem chaosu oraz zgiełku największego targowiska w mieście. Tak opisywano handel za Żelazną Bramą w ilustrowanym przewodniku po Warszawie z 1893 roku. Wszystko tu wre ruchem gorączkowym, kipi, krzyczy. Tysiące osób napełnia wrzawą trudną do opisania. Tam stara Żydówka zabrudzona, z rękami zakasanymi krzyczy. 10 osobom naraz odpowiada i do skórzanego worka zgarnia drobną monetę. Ówdzie przed kramikiem szewskim dziewczyna z ludu z obojętnością przymierza nowe buciki. Tam znowu przygląda się w lusterku za 5 kopiejek lub bukiet z jaskrawych kwiatów przypina do gorsu.
Na placu Żelaznej Bramy w produkty spożywcze zaopatrywali się wszyscy. Spotykano tu zarówno eleganckie panie wraz ze służącymi, jak i biedotę z woli. Sprzedawano ze straganów, stołków, a nawet bezpośrednio z bruku. By uporządkować handel w tej części miasta, w 1841 roku wzniesiono hale targowe przy południowej pierzei placu, tak zwany gościnny dwór, a 6 dekad później stojące do dziś hale mirowskie, gdzie z czasem przeniosła się większość sprzedawców i przekupek. Skupisko targowisk oraz obiektów handlowych wokół Żelaznej Bramy przezwano brzuchem Warszawy. Wyobrażając sobie tłum oraz zgiełk panujący na placu, spróbujmy przecisnąć się pomiędzy sprzedawcami i kupującymi w kierunku żeliwnych arkad gościnnego dworu. Na zewnątrz owalnego budynku nasze oczy przyciągałyby szyldy niezliczonych sklepów i warsztatów, podczas gdy na dziedzińcu kupilibyśmy warzywa i owoce. Mijając gościnny dwór z prawej, zachodniej strony, wchodzimy na ulicę Gnojną, w 1909 roku przemianowaną na Rynkową. To tutaj pod Siódemką mieściła się słynna na całą Warszawę knajpa u Grubego Joska, główna bohaterka szlagieru Bal na Gnojnej. Harmonia na 3/4 ścicharznie, ferajna tańczy wszystko z drogi. Szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Podobali ją sobie nie tylko handlarze i tragarze z okolicznych targowisk, ale również członkowie stołecznych elit, wśród nich skamandryci, z Tuwimem i Słonimskim na czele, czy najbardziej znany z adiutantów marszałka Piłsudskiego Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Goście szukali u Joska prawdziwej zabawy, warszawskiego folkloru, nieobecnego w eleganckich lokalach śródmieścia. My jednak tym razem nie wstąpimy do szynku pod Siódemką. Skręcimy za to w prawo, w ulicę Krochmalną. Na samym początku ulicy, po prawej stronie, stała kolejna komora brzucha Warszawy, Bazar Janasza. Jego inwestor, Adolf Janasz, postawił kilka pawilonów, pomiędzy którymi znajdowało się wyasfaltowane podwórze, otoczone wysokimi murami. Posłuchajmy aktora i krytyka teatralnego Abrahama Teitelbauma. W słonecznym blasku lśniły krwistą czerwienią świeżo porąbane połcie, zwisające z jatek, w których biel ścian kontrastowała z ociekającymi krwią pniakami służącymi do ćwiartowania mięsa. To znów w błękicie nieba mieniły się worki białej mąki, żółtego grochu i kaszy gryczanej. Całą paletę barw prezentowano w wystawionych skrzynkach złotych moreli, czerwonych jabłek, żółtych rodzynek i zielonego agrestu. Srebrzyły się wielkie balie z pływającymi w nich żywymi rybami. Ponad tym wszystkim jak sztandary powiewały rozwieszone różnobarwne fartuchy, męskie koszule, śpioszki dziecięce i tyle jeszcze różności, których wymienić nie sposób. Achmal faratzfajer! Achmal faratzfajer! Anesuna trunk faratzfajer! Sprzedawcy zachwalali w ten sposób pokrojone, krwisto-czerwone kawałki arbuza, który gasi pragnienie i zaspokaja głód, a w dodatku kosztuje tylko 2 grosze za chmal, czyli za cały duży kawał. Albo hejse bobes, bobe hejse, arbes. Albo frische bagel, bagel frische, knacke dicke. Inni zaś po prostu wołali do ciepłych koszek, tłustych, ze smalczykiem. Nic więc dziwnego, że Bazar Janasza przypominał Teitelbaumowi wielki ul, w którym wre praca tysięcy pszczół. Wrzała zresztą cała Krochmalna, głośna i pełna ludzi. Wrzały też czynszowe kamienice, w których na każdego mieszkańca przepadało zaledwie kilka metrów przestrzeni, a drobne nawet zmiany we wspólnych częściach wymagały delikatnych negocjacji. Tej delikatności musiało zabraknąć w maju 1936 roku na strychu Krochmalnej 3, naprzeciwko Bazaru Janasza. Otwórzmy Unser Express z 17 maja. Żona blacharza Abrama Fischmana wywiesiła na strychu przy Krochmalnej 3 pranie i zastawiła wejście do Barucha Rosenberga. To doprowadziło do krwawej bójki między 2 rodzinami, Fischman i Rosenberg. Bili się czym popadnie. Rozdzieliła ich dopiero przybyła na miejsce policja. Kilkoro ludzi odniosło rany. Pani Rosenberg została odwieziona do szpitala. Fischman i jego córka Bejla zostali zatrzymani. Obok domu zwaśnionych Fischmanów i Rosenbergów
stała jasnotynkowana kamienica z połowy XIX wieku, pod numerem 5. Zbudowana na źródle była idealnym miejscem na mykwę, rytualną łaźnię, którą prowadził Jutka Habergruz. Mniej pobożni goście Krochmalnej 5 odwiedzali ulokowaną w parterze kawiarnię, częste miejsce urzędowania szwindlera Berla Szpica, czyli Beńka Kalksteina. Kalkstein wyrywał się policji, choć mieszkał tuż obok jej koszar, na rogu Krochmalnej ściepą, aż w końcu w 1936 roku miał pecha, opowiada reporter Unzer Express w wydaniu z 1 marca. Na placu Kercelego odbyła się obława, podczas której zatrzymano 20 podejrzanych osób. Wśród zatrzymanych znalazł się również niejaki Josl Grossman. Wszyscy zatrzymani zostali odwiezieni do 7 komisariatu. Około pół godziny po przywiezieniu aresztantów do 7 komisariatu zadzwonił telefon. Na pytanie dyżurnego przodownika, kto mówi, padła odpowiedź. Mówi prokurator z 3 rewiru. W trakcie obławy zatrzymaliście kilka osób. Przeczytajcie mi listę aresztowanych. Z komisariatu odczytano wszystkie nazwiska, a wówczas prokurator wydał rozkaz. Aresztowanego Josla Grossmana natychmiast uwolnić. Rozkaz, odpowiedziano z komisariatu. Ale niech pan prokurator będzie tak dobry i poda numer swojego telefonu, bo musimy skontrolować. Prokurator podał numer telefonu i wkrótce stwierdzono, że należał on do kawiarni przy Krochmalnej 5. Natychmiast udało się tam kilku agentów, którzy spotkali i aresztowali prokuratora. To znany szwindler Beniek Kalkstein z Krochmalnej 32, znany jako Berl Spitz. Prokurator Kalkstein został aresztowany. Krochmalna 5 okazała się więc pechowa dla szwindlerów i gangsterów, których na tym odcinku ulicy nie brakowało. Ale jak donosił ten sam Unzer Express, pech piątki dotknął też zupełnie niewinną handlarkę Rachelę Kestenbaum, która złamała lewą rękę, potknąwszy się na pestkach owoców. Gazeta na pierwszej stronie wydania z 31 sierpnia 1936 roku informowała także o innych poszkodowanych przez pestki grozy. W końcu ludzie, którzy idą przez ulicę i jedzą owoce, wyrzucając pestki, zapominają, że może to spowodować czyjeś nieszczęście. Taki przedwojenny sezon ogórkowy. Parę kroków dalej ulica nieco się rozszerzała. W wyniku cofnięcia fasad domów pod numerem 9 i 11 powstał niewielki placyk, zwany przez mieszkańców Plecłu. Był to jeden z najczęściej opisywanych i fotografowanych odcinków Krochmalnej. Placyk okalały typowe, późno XIX-wieczne, trzypiętrowe kamienice. Pełnił rolę lokalnego miejsca spotkań. Tutaj handlowano, reperowano buty u szewców, czy poprawiano ubrania u krawcowych. Religijni Żydzi chodzili zaś do okolicznych domów modlitwy. Było to zarazem główne siedlisko działalności przestępczej, pełne złodziei i nielegalnych domów publicznych. Bardzo plastyczny opis placyku znajdziemy w powieści Isaaca Singera pod tytułem Szosza. Jeszcze dalej znajdowało się miejsce zwane Plecu. Na otwartej przestrzeni gromadzili się tu Żydzi, by gadać o interesach, przekomarzać się i szukać znajomych. Zwykle kręciły się tu prostytutki. Nawet niewprawne oko potrafiło wyłowić z tłumu postacie drobnych złodziejaszków, którzy w porozrywanych kapotach i czapkach nasuniętych na oczy kręcili się między ludźmi. Za moich czasów władał nimi ślepy Icek, zarządca paru burdeli i znany nożownik. Nie pamiętam już dobrze. Pod 12 lub 13 mieszkała gruba Rajcełę, kobieta o wadze przekraczającej 150 kilo. Opowiadano całe historie o tym, jak robiła interesy z pewnym handlarzem żywym towarem, który wywoził dziewczęta z Krochmalnej do Buenos Aires. Podstawowym zajęciem Rajcełę było stręczycielstwo wśród miejscowych służących i pokojówek. Plecy usłynął także z najróżniejszego hazardu. Dzieci nawet ciągnęły tu za 2 grosze losy z worka. Na miejscowej loterii można było wygrać policyjny gwizdek, ciastko w czekoladowej polewie, pióro z widokiem Krakowa oraz lalkę, która sama siadała i mówiła mama. Zingerowski opis dotyka jednego z najsmutniejszych problemów dotyczących kobiet z biedniejszych warstw społecznych. Liczne badania statystyczne dotyczące prostytucji potwierdzały, że większość warszawianek trudniących się płatnym nierządem rekrutowała się z samotnych kobiet, przybywających do miasta ze wsi oraz byłych służących. Zwykle nie miały one wyboru. W sytuacji, gdy nie mogły znaleźć pracy bądź po utracie posady, prostytucja pozostawała jedyną szansą zarobku. Wspomniany przez Zingera proceder wywożenia dziewcząt z Krochmalnej do Buenos Aires odnosił się do prężnie działającej siatki stręczycielskiej,
mafii prowadzonej przez polskich i rosyjskich Żydów sprzedających bezbronne kobiety do domów publicznych w Argentynie i Brazylii. Bezkarnym stręczycielom i alfonsom sprzeciwili się żydowscy socjaliści. Bojówkarze buntu podczas tzw. pogromu alfonsów z 1905 roku zdewastowali ponad 40 żydowskich domów publicznych, głównie przy Marszałkowskiej i Krochmalnej. Bundowcy ukrócili na jakiś czas działalność zorganizowanych szajek przestępczych i stręczycieli. Jednak jak pisał Singer w Szoszy, po pewnym czasie burdele i złodzieje wrócili na Kruchmalną. Kolejną plagą trapiącą uczciwych mieszkańców okolicy byli właśnie złodzieje, o których poczynaniach informowała żydowska prasa. 4 maja 1935 roku Hind pisał o strasznych domach przy Krochmalnej 11, 13 i 15. Złodzieje spod tych numerów podobno przedostawali się po dachach do kamienic na równoległą Grzybowską. Tam okradali parę mieszkań, by następnie wrócić na Krochmalną. Jednak nie zawsze ich eskapady kończyły się sukcesem. W nocy z 2 na 3 maja zostali przyłapani przez lokatorów, którzy postanowili wziąć sprawę w swoje ręce. Tak donosił Hind po tym wydarzeniu. Mieszkańcy domów na Grzybowskiej wprowadzili conocną straż. Jeden z lokatorów pilnuje, by złodzieje nie przedostali się przez dachy. Również policja z 7 komisariatu wystawiła ochronę na dachach, zwłaszcza od strony Krochmalnej. Najlepszą obroną okazała się sąsiedzka Solidarność. Tuż za placykiem, przed I wojną światową, najpierw pod 10, a następnie pod 12, mieszkał z rodzicami Izaak Baszewicz Singer. Singerowie przeprowadzili się na Krochmalną z Radzymina w 1908 roku, kiedy mały Izaak miał 6 lat. To właśnie ulica jego dzieciństwa stała się tłem wielu opowiadań i powieści przyszłego noblisty. Mieszkanie i dom przy Krochmalnej 10 Singer opisał w biograficznej książce Urząd mojego ojca. Nie było gazu i używaliśmy lampy naftowej oraz dzieliliśmy ze wszystkimi lokatorami wspólny wychodek na podwórku. Ten wychodek stanowił udrękę mojego dzieciństwa. Było tam zawsze ciemno i brudno. Szczury i myszy latały wszędzie, zarówno nad głową, jak i między nogami. Drugą udręką była klatka schodowa, gdyż niektóre dzieci wolały ją od wychodka, a co jeszcze gorsze, niektóre kobiety traktowały ją jak wysypisko śmieci. Stróż, który miał zapalać lampy na schodach, rzadko to robił, a nawet jeżeli to uczynił, to i tak o 10:30 na klatce było znów ciemno. Maleńkie, zadymione lampy dawały tak mało światła, że mrok wydawał się jeszcze bardziej nieprzenikniony. Kiedy szedłem po tych mrocznych schodach, ścigały mnie wszystkie biesy, złe duchy, demony i widziadła, o których opowiadali nasi rodzice, chcąc dowieść starszemu rodzeństwu, że istnieje Bóg i życie przyszłe. Koty przemykały obok mnie, a spoza zamkniętych drzwi często dochodziło zawodzenie po jakimś zmarłym. Przy bramie nieraz czekała procesja pogrzebowa. Zaczęły mnie prześladować nocne mary, tak straszne, że budziłem się zlany potem. Parę lat później, wiosną 1914 roku, Singerowie przeprowadzili się pod 12. Za mieszkanie płacili 3 ruble więcej, jednak w zamian mieli kuchnię gazową oraz, co najważniejsze, własną ubikację. Posłuchajmy. Właściciel domu numer 12, Leisel Przepiórko, był ortodoksyjnym milionerem. Chociaż miał opinię skąpca, nigdy nie eksmitował żadnego Żyda. Administrator domu, Reb Izak, był starym Żydem z Kocka i przyjacielem mojego ojca. Ponieważ dom numer 12 miał bramę wychodzącą na plac Mirowski i targowiska, ojciec był rabinem zarówno dla mieszkańców ulicy Krochmalnej, jak i placu Mirowskiego. Mieściło się tu całe miasto. Były 3 ogromne podwórza. Ciemne wejście pachniało świeżo pieczonym chlebem, bułkami, obwarzankami, kminkiem i dymem. Bochenki drożdżowego chleba zawsze leżały na zewnątrz, poukładane na deskach i rosły. Pod numerem 12 znajdowały się 2 hasyckie domy nauki, Radzymiński i Miński, jak również synagoga przeciwników hasydyzmu. Była tam też zagroda, w której przez cały rok trzymano krowy na łańcuchach, przymocowanych do muru. W niektórych piwnicach straganiarze z placu Mirowskiego przechowywali owoce, w innych konserwowano jajka w wapnie. Z prowincji przyjeżdżały furgony. Dom wypełniony był torą, modlitwą, handlem i ludzkim znojem. –
Niemal naprzeciwko, dosłownie parę kroków dalej, stała kamienica pod numerem 19. Panujące w niej warunki mieszkaniowe, opisane przez Zingera w powieści Dwór, były nie do pozazdroszczenia. Dom zamieszkiwała biedota. Pomyje chlustano wprost z okien na podwórze. Na dziedzińcu nie było żadnych ścieków, tworzyły się więc głębokie kałuże. Wokół obudowanego deskami świetnika zalegały wysokie hałdy odpadków i śmierdziało tak mocno, że odór dolatywał aż na trzecie piętro. Podwórze służyło jako miejsce pracy i handlu. Farbiarz farbował tam materiały, można też było zobaczyć tapicera pracowicie wypychającego krzesła i kanapy. Była tam nawet zagroda z krowami, do której szły przez dziedziniec kobiety z pustymi dzbankami i garnkami. Widać, że właściciele domów niespecjalnie troszczyli się o komfort lokatorów, a za tymi ubogimi wielokrotnie wstawiała się żydowska prasa. Do rzadkości należały przypadki troskliwych gospodarzy, takich jak Kalman Wasserman, do którego należała kamienica pod numerem 23. Otwieramy Unser Express z 11 lipca 1933 roku. Kalman Wasserman podarował ubogim lokatorom domu 1000 kg ziemniaków, które rozdzielono wśród potrzebujących mieszkańców. Podział, dokonany przez lokatora tego samego domu, właściciela zakładu fryzjerskiego Chaima Herrschafta, przebiegał w atmosferze ogólnego zadowolenia lokatorów. Takie postępowanie gospodarza Kalmana Wassermana powinni wziąć za przykład inni właściciele warszawskich domów, wzywał dziennikarz. Prawdopodobnie nie wierzył, że w ciągle walczącej z wielkim kryzysem w Warszawie znajdzie się wielu takich jak Wasserman. Znając historię szwindlerów i gangsterów z Krochmalnej, szczególnie tych z odcinka, który zostawiliśmy za plecami, możemy się zdziwić, jak siedlisko zła mogło funkcjonować tak blisko Ostoi Sprawiedliwości. Ta stała na rogu Ściepu, pod numerem 29, jeszcze od czasów carskich, gdy zbudowano tu spory kompleks koszarowy dla żandarmerii polowej. Potężne trzypiętrowe budynki z czerwonej, nietynkowanej cegły otaczały kryty maneż, czyli ujeżdżalnie dla koni i budynki magazynowe. W międzywojniu stacjonowała tu żandarmeria z policją państwową, a rżenie koni i ćwiczenia funkcjonariuszy ściągały ciekawskich z okolicy. Jednym z nich był Wacek Kornblum. Wielkie budynki, stajnie i przez te stajnie spóźniałem się zawsze do szkoły. Nie można było przejść tam obojętnie. Widać było przez sztachety, jak prowadzili te konie, jak te konie tam skakały przez jakieś płotki, przez jakieś przeszkody. I zawsze nas tam paru chłopaków stało i przyglądało się. My nie poddajemy się jednak ciekawości i idziemy dalej, w kierunku skrzyżowania z Waliców. Zatrzymajmy się na chwilę na wysokości dwóch kamienic pod numerami 28 i 30. Wyjątkowo nie musimy ich sobie wyobrażać, bo oba budynki stoją do dziś, choć gruba pierzyna styropianu utrudnia rozpoznanie w nich ostańców przeszłości. Oba są świadectwem boomów budowlanych, ten nieco niższy, modernistyczny, boomu tuż sprzed wybuchu II wojny światowej. Ten wyższy powstał tuż przed pierwszą wojną, gdy miasto rozrastało się w amerykańskim tempie. Właścicielem trzydziestki był Hersch Nussbaum, mieszkający na pierwszym piętrze, w mieszkaniu numer 5. Pewnie by nas stojących na chodniku nawet teraz zobaczył. Jego okna, jak wszystkich zamożniejszych lokatorów, wychodziły właśnie na ulicę. Teraz przejdźmy na drugą stronę Krochmalnej, tak jak młody Kornblum, który przez policyjne stajnie spóźniał się do szkoły. Ta mieściła się pod numerem 36 i należała do CISO, Centrale Jidysche Schulorganisation, czyli Centralnej Żydowskiej Organizacji Szkolnej. Dominował tam jidysz, a mimo prób utrzymania neutralności politycznej, uczniowie pochodzili z rodzin sympatyzujących głównie z robotniczą partią Bund, tak jak Kornblumowie, opowiada Wacek Kornblum. Zdaje się, że to było w oficynie, bo na podwórko się wchodziło. Dużą salę pamiętam, gdzie wyświetlali przezrocza. Klasę pamiętam. Podwójne drzwi, z prawej strony była tablica, ławki po lewej stronie. Zależało mi, żeby siedzieć z Polą Bużnicką. To była moja ukochana. Przyłapali mnie, jak z gazety wyciąłem imię Izio, tak mnie nazywali, i imię Pola, bodajże z nekrologów, i to nalepiłem w zeszycie. Wszyscy się śmiali. To musiało być chyba w pierwszej albo w drugiej klasie. Tuż za numerem 36 mijamy ulicę Waliców, a chwilę później jesteśmy już przy rogu z Żelazną. Zatrzymajmy się tu na chwilę.
Stojąc na jezdni i odpowiednio dobierając kadr, możemy tu zobaczyć jedyny relikt krochmalnej sprzed I wojny światowej. Patrząc w stronę żelaznej, po prawej stronie mamy dwie kamienice zbudowane dla Chaima Gerkowicza pod numerem Krochmalna 46 i Żelazna 66, a po lewej kamienice Anny Koźmińskiej. To nie przegniłe, przeludnione czynszówki z okolic Rynkowej i Plecu, a eleganckie czynszowe kamienice ze sztukateriami, zdobionymi balkonami i przejezdami bramnymi wykładanymi kolorowymi płytkami. Czynsze są więc wyższe, a lokatorzy inni. Na przykład Szmul Weinberg, skrzypek i kompozytor, kierownik działu muzyki żydowskiej wytwórni płytowej Syrena i jego żona Sara, aktorka. Mieszkają na Żelaznej 66, gdzie 8 grudnia 1919 roku urodził im się syn, Mieczysław. 12 lat później młody Weinberg zostanie przyjęty do klasy pianisty Józefa Turczyńskiego. Będzie się zapowiadał jako wirtuoz fortepianu. Za dnia pilnie się uczy, wieczorami gra w najważniejszych klubach stolicy. A potem, w 1939 roku, ucieka na wschód, gdzie przeżyje wojnę, stając się światowej sławy pianistą i kompozytorem. Dalej wkraczało się do Królestwa Piwa. Niemal połowę kwartału pomiędzy Żelazną, Krochmalną, Wronią a Grzybowską zajmowały wzniesione z czerwonej cegły magazyny i hale fabryczne, należące do słynnego browaru Haberbusch i Schiele. Nad całym kompleksem dominował wysoki budynek warzelni z towarzyszącym mu kominem. W kotłach warzelni podgrzewano brzeczkę i chmiel, według najróżniejszych proporcji i receptur, otrzymując trunki rozmaitych gatunków. Haberbusch i Schiele początkowo specjalizowali się w piwach typu bawarskiego, o wysokiej zawartości alkoholu i gorzkawym smaku. Wkrótce wprowadzili na rynek nowe specjały, piwo typu angielskiego i dumę zakładu znanego w całej Polsce portera. Założona w 1846 roku firma rozwijała się w szybkim tempie. W latach 70. w produkcji piwa ustępowała jedynie konkurencyjnemu zakładowi Hermana Junga, by w 30 lat później stać się niekwestionowanym liderem na warszawskim rynku. Wtedy to przekształciła się w towarzystwo akcyjne browaru parowego i fabryki sztucznego lodu Haberbusch i Schiele. To właśnie powstanie lodowni umożliwiło przechowywanie zapasów piwa bez straty w jakości, a tym samym nieprzerwaną produkcję i zwiększenie sprzedaży. Marka stała się z czasem rozpoznawalna w skali kontynentu. Piwo Haberbuscha wysyłane było na krańce Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego, do Niemiec i do wielu innych krajów Europy, a nawet na Daleki Wschód. Właściciele browaru nie skupiali się jedynie na wynikach finansowych oraz podbijaniu rynków całego świata. Działali również w skali lokalnej, dbając zarówno o swoją kadrę, jak i niezwiązanych z zakładem okolicznych mieszkańców. Pracownicy mieli zapewnioną opiekę lekarską, zaś ich dzieci korzystały z ochronki znajdującej się w pobliżu zakładu, dokładnie przy Wroniej 31. Robotnicy mogli ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków, a także odkładać pieniądze na emeryturę w kasie przezorności. Przykładem bezinteresownej pomocy potrzebującym było ufundowanie czytelni dla najuboższej ludności Woli, mieszczącej się przy Krochmalnej 22. Z kolei działająca przy Chłodnej 37 szkoła piwowarska dawała szansę na zdobycie kwalifikacji, a co zatem idzie nadziei na lepszą przyszłość. Jesteśmy znowu na terenie browarów, ale to już nie browary Haberbuscha i Schielego, to browary warszawskie, które zorganizowano tutaj po wojnie, gdy stało się to przedsiębiorstwem państwowym. Tak, i to tutaj produkowano chociażby słynne do dzisiaj piwo królewskie. Pochłonęła ta część zabudowań fabrycznych odcinek ulicy Krochmalnej, która zabrana została warszawiakom, warszawiankom. Dzisiaj też musieliśmy dostawać się tutaj nieco od zaplecza, okrążając szkołę. Tak, a za tą szkołą ciągną się nowe kawałki Krochmalnej, które przywrócono miastu podczas budowy osiedla Browary Warszawskie. Chodzimy sobie teraz po terenie tego osiedla, patrzymy na biurowce, na szkło, na restaurację, słuchamy muzyki z okolicznych lokali, słyszymy dzieci bawiące się na placach zabaw na nowych podwórkach. Tak, i to są zupełnie inne podwórka, zupełnie inne mieszkania niż te przedwojenne, ciasne klitki, niż te podwórka studnie, niż zawilgocone klatki schodowe i sutereny. W zamian mamy otwarte zieleńce z kwiatami, których możemy powąchać i zupełnie inną, otwartą przestrzeń.
Tak, a pomiędzy tą przestrzenią, tak jak teraz przed nami, rozciągają się czasami stare budynki, relikty zabudowy browarów warszawskich. Warzelnia przed nami. Takich budynków jest tu kilka. Można to co pewien czas zerknąć także do przeszłości przez szybę. Zobaczyć na przykład piwnicę dawnych browarów warszawskich, gdzie już wkrótce powstanie bar, a w tym barze znowu poleje się piwo. Poleje się piwo, choć już nie piwo Haberbusche i Schillego, zupełnie inne piwo też niż stołeczne królewskie. Raczej będą to popularne krafty. Krafty, coworking, burgery, takie słowa królują w browarach warszawskich. Mało jidysz, mało żydowskiej krochmalnej. Od Warszawa 2021.